oczywiście to nie będzie ekranizacja powieści Wellsa. No, w związku z tym należałoby zadać sobie pytanie, o czym ten program? Ten program to będzie program o specjalnych przyrządach pomiarowych, które narodziły się z urządzeń służących początkowo wyłącznie do rozrywki. Tak, dokładnie tak. Ja bym powiedział inaczej. Jeżeli mgnienie oka trwa około 1/10 część sekundy, to ten program będzie o tym, co w czasie właśnie tego mrugnięcia oka dzieje się ważnego i co na ogół ulega przeoczeniu. O tym będzie ten program. Niczym błyskawica. Tak nazywam coś, co dzieje się szybko. I właśnie coś tak szybkiego jak błysk jest w stanie dostrzec zjawiska niewidzialne gołym okiem. Czytanie gazety wirującej szybkością kilku tysięcy obrotów na minutę nie należy do zajęć najłatwiejszych. Ale wystarczy zwyczajna kamera obskura i jeden jedyny błysk. Impuls świetlny o czasie trwania liczonym w milionowych ułamkach sekundy. I plama zamienia się w obraz pełen detali. Taką właśnie techniką posłużono się, by przekroczyć granicę 1 milionowej sekundy. Ruch zamrożono w pojedynczym kadrze. Błona fotograficzna przyjęła informacje z pogranicza czasu. Mechanizm migawki zastąpił tu błysk. A skoro można błysnąć raz, nic nie stoi na przeszkodzie, by ten błysk powtórzyć wielokrotnie. Informacja zostanie zamrożona w wielu obrazach i wówczas zjawiska nabierają dla nas innego wymiaru. Stają się nierzeczywiste, oszukujemy nasze zmysły i nas samych skwantowanym obrazem, w którym struga cieczy przemienia się w krople. W świetle lampy stroboskopowej o odpowiednio dobranej częstości błysków i czasie ich trwania rzędu 10 milisekund struga cieczy rozpada się. Widzimy jedynie fragmenty całości wybrane przez czas. Z niezliczonej ilości obrazów wybieramy co setny, tysięczny w równych odstępach czasu. I wystarczy odpowiednia synchronizacja tysięcy błysków w ciągu sekundy, by ruch uległ zwolnieniu. To, co działo się niezwykle szybko, nabiera iście flegmatycznego tempa. Zabawa w lanie wody. Dwie strugi cieczy stykają się, łącząc w jeden strumień. Zabawa. Pozornie niewinna, aczkolwiek niezmiernie poważna, bo dopiero dzięki technice stroboskopowej uzyskaliśmy wgląd w szereg zjawisk o szybkim przebiegu. Metoda ta pchnęła naprzód eksperymenty fizyczne i pozwoliła na obserwację rzeczy niewidzialnych dotąd gołym okiem. Stała się zatem jednym z narzędzi nauki, a z drugiej strony jarmarczną rozrywką. Piła stoi, choć obraca się z szybkością 3000 obrotów na minutę. O obrocie przekonać nas może jedynie wchłaniana przez nią deska. Ruch maszyny drukarskiej też udaje się zamrozić na kadrach filmu. A skoro można na wielu klatkach, można i na jednej. I tu pojawiła się technika obserwacji faz ruchu. Metoda bardzo często wykorzystywana w sporcie. Dziesiątki faz nałożonych jakby na siebie. Ruch zamrożony w równych odstępach czasu błyskiem elektronicznej lampy. Na jednej klatce obrazu. I tak oto potwierdziła się stara prawda fotografii, że wszystko zależy od oświetlenia, nawet gdy trwa ono tak krótko. Metoda oczywiście niezła, choć nie pozbawiona poważnych wad, bo znakomicie nadająca się do obserwacji zjawisk powtarzających się, które trwają jednak pewną ilość czasu. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskami niezwykle dynamicznymi, na przykład jak takie, gdzie kula przebija bańkę mydlaną, albo zjawiskami gwałtownymi typu katastrof, wtedy to, co dzieje się w ułamkach części sekundy, wymaga zobaczenia jeszcze raz, wymaga analizy.
stworzenia odpowiednich urządzeń i odpowiednich technik filmowych, które potrafią zatrzymać w kadrze te mikroskopijne części sekundy i powiedzieć, co naprawdę w tym ułamku czasu wydarzyło się. To wymaga stworzenia innych niż stroboskopowe technik filmowania, no, ale zdajesz i zatrzymywania sobie, zdajesz czasu. Sobie właśnie sprawę z tego, że technika stroboskopowa to jest użycie konwencjonalnej, za przeproszeniem, rozrywkowej kamery, a tylko zastosowanie niezwykłego oświetlenia. A przecież, jeśli popatrzeć na sposób pracy kamer filmowych, nie ma żadnego problemu, by zamiast słynnych 25 klatek na sekundę sfilmować zdarzenie z ogromną szybkością. Dokonać w sekundę nie 25 dokumentów, a powiedzmy paru tysięcy. Bierze się to, robi się to tak. Obiektyw jest zupełnie normalny. W środku przesuw taśmy także. Jedna szpula, druga szpula. Ale już niezwykła przekładnia, którą dobiera się szybkość pracy kamery i silnik ogromny, potężny, pozwalający w momencie, kiedy dobierze się odpowiednią przekładnię, pracować nawet z szybkością powiedzmy 5000 klatek na sekundę. Gdyby symboliczna rzeźba greckiego dyskobola ożyła, wyglądałaby zapewne właśnie tak. Piękno i harmonia ludzkiego ciała wzbogacone o element ruchu. Ciekawe tylko, że ten ruch jest znacznie piękniejszy i ciekawszy, jeśli nasz wzrok może obserwować go 10 czy 20-krotnie wolniej, aniżeli ma to miejsce w rzeczywistości. Oczywiście za pośrednictwem kamery i taśmy filmowej, która zamiast przesuwać się z szybkością 24 klatek na sekundę, będzie gnała odpowiednio szybciej. Kamera, której praca polega na tak zwanym działaniu przerywanym. Specjalny mechanizm chwyta dwoma pazurkami klatkę filmu, następuje naświetlenie i przesunięcie filmu o klatkę dalej. Znów ekspozycja i tak dalej, i tak dalej. Reszta to tylko kwestia szybkości przesuwu taśmy i odpowiedzi na pytanie, co z tego wszystkiego wynika. A wynikać może bardzo wiele, o wiele więcej niż widać gołym okiem. Start rakiety kosmicznej, z pozoru jak tysiące innych, choć bywają figury nieplanowane, awarie, których przyczyny być może zarejestrowały szybkie zdjęcia. Klatka po klatce w poszukiwaniu odpowiedzi. Filmowa analiza odkryła, że w kilka sekund po starcie jeden z głównych silników przestał pracować. Kosmicznych katastrof ciągaczy. Tym razem nastąpił jednoczesny zapłon obu silników, pierwszego i drugiego członu rakiety. Efekt mógł być tylko jeden. Jak otrząsa się pies z wody, każdy wie, bo każdy widział. Ale czy na pewno? Czy ten ruch zaczyna się od ogona, czy od nosa? Dlaczego pies nie przerywa, nie przewraca się mimo tak gwałtownych ruchów skrętnych? Przy szybkości 1500 klatek na sekundę głupie pytania znajdują mądre odpowiedzi. Widać wyraźnie, ruch zaczyna się od nosa i biegnie w stronę ogona. Głowa kręci się w przeciwną stronę, aniżeli tułów, po to, by pies mógł utrzymać równowagę. Ale przecież jak otrząsa się pies? Każdy widział. Dla motyla, który nieopatrznie znalazł się w pobliżu wychodzącego z wody psa, może to być chwila ostatnia.
Te pozornie lekkie krople są przecież jak gęsty grat. Istnieje oczywiście granica szybkości, z jaką można przesuwać taśmę filmową. Wyznacza ją mechanika, więc spróbowano inaczej. Taśma wędruje jednostajnie, a obraz ją goni. Specjalne pryzmatyczne lustro załatwia ten problem. Tak można osiągnąć prędkość nawet 10 tysięcy klatek na sekundę. W tym przypadku wystarczyło zaledwie 3000 klatek na sekundę, by odkryć, do czego potrzebne są temu owadowi małe pręciki zakończone kuleczkami. To nie ozdoba, jak można by sądzić, lecz przeciwwagi pozwalające utrzymać stabilność w czasie lotu. Profesor fizyki i karateka w jednej osobie. Człowiek, który postanowił opanować jedną z trudniejszych i bardziej niebezpiecznych sztuk, nie po to, by popisywać się siłą, lecz by zrozumieć jej działanie. A zwłaszcza rozchodzenie się fali uderzeniowej, która powstaje przy zderzeniu dłoni z misternie ułożonym stosem drewnianych płyt. Staranne przygotowania i wielka ilość światła potrzebna, by naświetlić filmową taśmę przy tej zawrotnej szybkości przesuwania się obrazów. 3, 2, 1. Szybkość dłoni 14 metrów na sekundę. Siła uderzenia 350 kg. Opóźnienie, któremu ulega ręka, 400 g. Okrągłe punkty na kukciach dłoni pozwalają dokładnie śledzić rozchodzenie się fali uderzeniowej i sposób, w jaki jest ona pochłaniana przez ciało człowieka. Zwykły balon napełniony zwykłą wodą i rzucony na zwykłą podłogę podskakuje zwyczajnie, ale tylko do czasu. Zwykły balon, zwykła woda i strategicznie umieszczona pineska. Umiemy już oszukiwać czas i wiemy, jak to wygląda. Pozostaje pytanie, czy potrafimy z tego skorzystać? A, oczywiście, że potrafimy. Bądź co, bądź przecież idzie właśnie o sytuację, w którym w ogóle analiza procesów przebiegających niezwykle szybko jest możliwa. Techniką filmową tu już odeszliśmy jakby od tego, co możliwe było przy pomocy konwencjonalnych kamer. To jest właśnie przykład jednej z kamer tych nowocześniejszych, w których taśma porusza się w sposób jednostajny, a obraz ją śledzi. Obiektyw jest normalny, nienormalny jest już napęd taśmy. W momencie ruchu obraca także to pryzmatyczne zwierciadełko, jak było powiedziane. Ten rodzaj pryzmatu, który powoduje, że w trakcie ruchu taśmy obraz śledzi jakby ten malutki odcinek i dzięki temu no, udaje się zarejestrować stosunkowo ostre zdjęcie na każdej taśmie. W ten sposób można wykonywać, na przykład przy pomocy tej kamery, zdjęcia z szybkością do 6,5 tysiąca klatek na sekundę. Zjawiskami, które, jak mówiliśmy, dzieją się w tych mgnieniach
oka, ułamkach sekundy. To wszystko jest po prostu za wolno. To, co naprawdę interesującego w otaczającym nas świecie, co jest trudne do wyjaśnienia, dzieje się o wiele, wiele prędzej. I trzeba było stworzyć coś, co zupełnie inaczej by działało i co byłoby dopasowane do rodzaju eksperymentu i rodzaju badań, jakie nas interesują. I takie urządzenia oczywiście musiały powstać i powstały. 0,005 sekundy od punktu zero. Cała okolica została oświetlona oślepiającym blaskiem. Było to światło złote, purpurowe, fioletowe, sine i niebieskie. Trzeba je zobaczyć, by móc je sobie wyobrazić. Upływa następne 0,005 sekundy. Było to piękno, jakim śnią poeci, które opisują w ubogi i niedokładny sposób. Materiały Departamentu Wojny, 16 lipca 1945 roku. Ten film powstał znacznie później. Niewesołe budzą emocje portrety atomowego demona, choć piękna im odmówić nie sposób. I tego także, że niosą informacje o najbardziej burzliwych procesach, jakie człowiekowi udało się wyzwolić. Obiektywy ultraszybkich kamer śledzą więc każdą eksplozję, ruch fal uderzeniowych, zmiany w atmosferze. Śledzą skutki, bo sam proces atomowej eksplozji jest za krótki, by najszybsza z szybkich kamer zdołała zarejestrować więcej niż jedną klatkę. Potrzeba by tu zdjęć szybkością kilku milionów klatek na sekundę, a potrzeba jest matką wynalazków. Jedna milionowa sekundy od chwili zapłonu. Z budynku, w którym umieszczono bombę jądrową, eksplozja już wyrywa się na zewnątrz. Mija 3 milionowe części sekundy. Wszystko zamienia się w plazmową kulę o temperaturze 100 milionów stopni. 5 milionowych sekundy od chwili zera. Kula porasta piegami niejednorodnego rozkładu temperatur w plazmowym obłoku. 10 milionowych części sekundy. Rozpoczyna się ruch w górę. Powierzchnia plazmy wciąż gorętsza od powierzchni Słońca. 20 milionowych sekundy od zapłonu. Plazmowa kula atomowego Słońca rozrasta się i unosi dalej, już po wszystkim. Reszta to fale termiczne uderzeniowe, reszta to zagłada. Te kadry wykonane zostały przez 5 aparatów fotograficznych, robiących kolejne zdjęcia co kilka milionowych części sekundy. Można też inaczej. Oczywiście film już nie ma prawa się ruszać. Zamiast przesuwu klatek obraz rzucany jest na poszczególne partie błony przez wirujące zwierciadło. Obroty lustereczka liczy się w setkach tysięcy na sekundę. Gdyby podnieść je jeszcze, reakcja odśrodkowa rozerwałaby wirujący element na strzępy. Taka zasada pozwala tworzyć krótkie odcinki filmu z szybkością kilku milionów obrazków na sekundę. Dwa miliony zdjęć na sekundę. Przeskok iskry między elektrodami samochodowej świecy. Rozwój eksplozji kostki materiału wybuchowego. Kolejne zdjęcia termojądrowej reakcji w skali laboratorium. Nawet tak obłędna szybkość fotografowania tu okazała się zbyt mała. Jasne stało się, że najszybsze z badanych procesów wymagają, by żaden mechaniczny ruch nie ograniczał szybkości urządzenia. I wtedy narodziły się te kamery. Z przodu normalnie, optyka. Z tyłu wszystko już dzieje się elektronicznie. Układy optoelektroniczne wzmacniają padające w kamerę światło tak, że rejestrować można nawet pojedyncze fotony. Zamiast ruchu zwierciadła impulsy napięć kierują strumienie elektronów tak, by uzyskać kolejne kadry. Również elektroniczną obróbką poprawić można jasność, a nawet ostrość obrazu. I szybkość rośnie. Rozwój eksplozji detonatora. 5 milionów kadrów na sekundę. Grzybek z wiatrówki uderza o przeszkodę. Strumyk roztopionego metalu odbija się wstecz. Ale oczy tych kamer wymyślono specjalnie po to, by śledziły przebieg budzącego energetyczne nadzieje procesu, gdy kilka laserowych wiązek zbiegnie się na ziarenku wypełnionym izotopami wodoru, rozpali je, ściśnie, by rozjarzyło się wreszcie malutkie ludzkie termojądrowe słoneczko. Od czasu do czasu już błyska, ale niechętnie i nie wiemy dlaczego.
bo w tych badaniach nawet takie zdjęcia wykonane z szybkością 8 milionów kadrów na sekundę okazują się zbyt wolne. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Tam powstało to urządzenie, które składa się z potężnego teleobiektywu, przetwornika elektrono-optycznego, aparatu fotograficznego, no i urządzenia, które pozwoli na dokonanie wybuchu i zarejestrowanie w milionowej części sekundy, jak ten wybuch przebiegał. 8000 volt. Uwaga. 3, 2, 1. Drut eksplodował. W aparacie klisza do fotografii natychmiastowej. 30-sekundowe wywołanie i efekt. Tak wygląda wybuch, który trwał, każda taka kropeczka to jest 1 milionowa część sekundy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 milionowych części sekundy. Ten stożek to rozlot par metalu, tutaj wtórne przebicie. Aparatura, która została stworzona do sfilmowania bardzo specyficznego eksperymentu. I właśnie tak, tylko zauważ, że nie jest to aparatura, która wykonuje oryginalne zdjęcie jakby sytuacji. Jest to tak zwane zdjęcie smugowe, w którym właściwie wzdłuż zdjęcia, wzdłuż znaczników jest oś czasu, a patrzy się, co dzieje się z wybuchem w poprzek. Tak, no ale prawda? Najciekawsze... Na przykład z nachylenia tego obrazka można wywnioskować, jakie są szybkości rozlatujących się produktów. Tak, przy czym... ale najciekawsze jest to, jak mówię, że doszło do tworzenia kamery, która jest jakby zbudowana na zamówienie, do określonego rodzaju eksperymentu. To jest najbardziej charakterystyczne jest w tych jeszcze coś zdjęciach. Innego. Mianowicie tam była normalna optyka i z tyłu miałeś wielkie pudło elektroniki. Aparatura niekoniecznie musi wyglądać tak jak w tamtym przypadku, taka wielka powiedzmy. No może być to malutkie. To tym razem służy do wykonywania tak zwanych zdjęć kadrowych, również niesamowicie szybkich. Zwykła optyka, ale tu zaczyna się część elektroniczna, przetworniki obrazu, gdzie następuje również wzmocnienie. No tu zresztą widać tak elegancko, prawda, przetworzony na drodze elektrono-optycznej, bohater tego programu. Przy czym takich przetworników w kamerze może być kilka, w tym przypadku są dwa. Mogą być 3, 4, 5, 6. Obraz na każdy z przetworników wyzwalany jest jakby na drodze czysto elektronicznej poprzez wysokonapięciowy układ dołączony tutaj. No i nie będę używał tego, nie będę się tak zbytnio zbliżał, bo tu bądź co bądź jest 15000 voltów, prawda, przy przetwornikach, ale efekty pracy tych kamer są na przykład takie. Zbiór detonatorów i szereg zdjęć wykonanych w bardzo krótkim czasie, bardzo krótko po sobie. Widać, jak narasta fala uderzeniowa. Do środka. I tu już dzieją się najróżniejsze rzeczy. Interferencje. Podobną metodą wykonane zdjęcia wybuchów. Również tutaj wszystko biegnie do środka. Zagęszcza się. Albo na zewnątrz. Kiedy wybuchowi ulega taki fragment materiału eksplodującego. Tu niezwykłe wprost zdjęcie, to jest jakby startująca rakieta, a jest to fala uderzeniowa od ładunku kumulacyjnego. Startuje z szybkością 7 km na sekundę. Rzecz niezwykła. Ale tak jak wspomniałeś, to oczywiście służy przede wszystkim do eksperymentów szybkich, eksperymentów na plazmie. Tu szereg zdjęć, szereg kadrów procesu tworzenia się i rozpadu sznura plazmowego w urządzeniach, słynnych urządzeniach typu Plasma Focus. Jeszcze nic. Pole zostaje włączone, ściska plazmę do takiej postaci sznurka, w którym następują właśnie największe koncentracje, największe gęstości, największe szanse na reakcję typu termojądrowego i później rozpad, już niestabilne stany. Popatrzmy na liczby. 40 nanosekund minus plus 10 nanosekund. Ludzie, którzy znają matematykę, wiedzą, że nanosekunda to jest ułamek. To jest 9 zer po przecinku, zanim pojawi się ta jedna jedynka. To jest 1000 razy mniej niż jedna miliardowa.
a każde zdjęcie, czas ekspozycji, wynosił 1 miliardową właśnie część sekundy. Tak, no wyobraźni po prostu nie starcza, aby tę krótkość tych czasów. Także fragment urządzenia Plasma Focus, przy czym sfotografowane zupełnie inaczej, inną technologią, prześwietlając strumień plazmowy strumieniem laserowym, który okazuje się wspaniałą lampą błyskową przy wykonywaniu bardzo krótkich zdjęć. I teraz właśnie pytanie, zauważ, myśmy właściwie pokazywali urządzenia już nie do filmowania, a do wykonywania serii zdjęć. Cofnęliśmy się jakby w tej całej historii od etapu kamery filmowej do etapu aparatu fotograficznego. No więc właśnie, czy cofnęliśmy się, czy to znaczy, że to jest regres w tych technikach? Oczywiście nie. Wróćmy może do pytania, które padło na początku. O czym był to program? O specjalnych urządzeniach, które narodziły się z rozrywkowych kamer filmowych po to, żeby móc wreszcie sięgnąć w świat zjawisk najkrótszych. Otóż w żadnym wypadku się z tym nie zgadzam. Był to program o tym, co dzieje się ciekawego, a co umyka oku człowieka w ułamkach sekundy, w czasach niewiarygodnie, niewyobrażalnie krótkich. Pół godziny programów człowieka nie można przekonać. A urządzenia to tylko dodatek.